Cześć, z tej strony Tom Gad. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zaskoczyć kobietę, to oglądaj do końca. Po pierwsze, bądź nieszablonowy, czyli nie mów kobiecie, gdzie idziecie, tylko zadzwoń do niej i powiedz jej, bądź dzisiaj gotowa na 20. Ubierz się ładnie i elegancko. Załóż wieczorowy strój, załóż jakąś ładną, seksowną sukienkę. Ubierz się wygodnie, weź ze sobą sportowe buty, bo ci się przydadzą. I kiedy ona się będzie ciebie pytała, a gdzie jedziecie, co będziecie robić, to ty jej nic nie mów. Powiedz, że wszystkiego dowie się na miejscu. A na razie niech zrobi to, o co ją prosisz. To jest fajne, ponieważ w ten sposób mega zaskakujesz dziewczynę. Jesteś nieszablonowy, jesteś zupełnie inny niż reszta facetów, co oczywiście działa jak najbardziej na twoją korzyść. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, ponieważ zauważyłem, że tylko 43% moich widzów subskrybuje ten kanał. Dlatego jeżeli ty jeszcze tego nie robisz, koniecznie zmień to teraz, jeżeli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z tobą dzielę, zupełnie za darmo. A teraz wracamy do tematu. Mega fajną opcją, żeby zaskoczyć kobietę, jest przygotowanie pikniku. I nie mówię tutaj o jakimś super wypasionym pikniku, tylko po prostu powiedz jej, żeby była gotowa na przykład na 12, niech ubierze się wygodnie, ty weź koc, weź jakąś herbatę, wodę, jakieś przekąski, zrób najlepiej jakieś kanapki, pokrój arbuza, czy nawet weź pomarańcze i mandarynki. I po prostu nic jej nie mów, gdzie jedziecie. Tylko dojedź na miejsce, weź to, co sobie wcześniej przygotowałeś z bagażnika, czyli jakiś właśnie koc, jakiś prowiant i rozłóżcie się na trawie. I to będzie mega, mega fajne. Tym bardziej, jeśli nie powiesz dziewczynie, gdzie i po co jedziecie. W ten sposób mega ją zaskoczysz, co jej się oczywiście bardzo, bardzo spodoba. Ogólnie w zaskakiwaniu dziewczyny chodzi o to, aby zrobić z nią coś, czego ona się zupełnie nie spodziewa. A coś, co bardzo chciałaby zrobić. Możesz to zrobić ogólnie w taki sposób, że kiedy jesteś z nią na spotkaniu, dopytujesz ją po prostu, co najbardziej chciałaby zrobić, gdzie najbardziej chciałaby iść, co jej się najbardziej marzy zrobić i tak dalej, tak? I wtedy, kiedy ona ci mówi, to ty zbierasz informacje, notujesz to sobie w głowie i następnie przygotowujesz właśnie jedną z tego typu randek, o których ona ci powiedziała. Nie mówiąc jej, gdzie i po co jedziecie, tylko mówisz jej, jak ma się ubrać. I to tyle. Przyjeżdżasz po nią, jedziecie w to miejsce, robicie to, co ona chciała zawsze robić, na przykład skoczyć z bungee, albo postrzelać z łuku, lub pojeździć na gokartach, albo cokolwiek innego, tak? Oczywiście to zależy od konkretnego typu, konkretnej dziewczyny i będzie zajebiście. Mega ją zaskoczysz i mega sobie tym oczywiście zaplusujesz. A jeśli spodobało Ci się to wideo, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał i to dzisiaj byłoby na tyle. Teraz obejrzyj jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, a zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo tam przygotowałem również bardzo fajną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć!